Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Formalności stało się zadość. Jedziemy na Mistrzostwa Europy. Kontuzja Neymara w meczu reprezentacji. Klopp mógł być trenerem Manchester United lub Realu Madryt. Dlaczego odmówił? Szkoleniowiec Arsenalu dostał ultimatum. Czy Unai Emery straci pracę? Kepa staranował piłkarza w meczu reprezentacji. FC Barcelona ma zaproponować Messiemu kontrakt do 42 roku życia. Formalności stało się zadość. Jedziemy na Mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane na europejskich boiskach. Reprezentacja Polski po dobrym meczu pokonała Macedonię Północną 2-0, pieczętując awans na dwie kolejki przed końcem eliminacji. Podopieczni Jerzego Brzęczka bardzo dobrze zaczęli. Pierwsze 20 minut było doskonałe, m.in. w poprzeczkę trafił Zieliński. Gole przyniosła dopiero druga połowa. Można powiedzieć, że zwycięzcą wczorajszych wyborów został Jerzy Brzęczek, który idealnie trafił ze zmianami. W 68 i 74 minucie pojawili się odpowiednio Przemysław Frankowski i Arkadiusz Milik i to oni w 74 i 80 minucie zostali autorami trafień dających zwycięstwo i awans. W końcówce na boisku pojawił się jeszcze Krzysztof Piątek, który też mógł strzelić swoją bramkę. Awans z tej grupy był obowiązkiem, który kadra Brzęczka spełniła. Jest to trzeci awans z rzędu na imprezy rangi mistrzowskiej. Piękne czasy. Reprezentacja Brazylii rozgrywała mecz towarzyski z Nigerią w azjatyckim Singapurze na tamtejszym The National Stadium. Niestety Neymar nie będzie najlepiej wspominał tego spotkania, ponieważ już w 13 minucie musiał opuścić boisko. Według obserwatorów uraz dotyczył ścięgna podkolanowego. Jest to kolejna kontuzja, która może wyeliminować Neymara z gry zarówno w klubie, jak i reprezentacji. Przypomnijmy, niedawno Brazylijczyk wyleczył uraz kostki, który uniemożliwił mu grę na Copa America rozgrywanym w jego ojczyźnie. Pod ostatnim filmem udało nam się zebrać ponad 4000 łapek w górę, dlatego w dzisiejszym filmie 4 ciekawostki. Dzisiaj mija 141. rocznica rozegrania pierwszego w historii meczu piłki nożnej przy świetle elektrycznym z lamp łukowych. Miało to miejsce w angielskim mieście Sheffield. Kiedy Mateo źle się zachowuje, Messi każe mu stać w rogu pokoju twarzą do ściany. Podbiega wtedy tam chłopiec i krzyczy: rzut rożny szybko, Origi gol! Serge Gnabry to piłkarz, który najszybciej w historii skompletował 10 bramek dla reprezentacji Niemiec. Piłkarz Bayernu potrzebował do tego 11 spotkań i wyprzedził pod tym względem Mirosława Kloze. Kończąc w 2001 roku karierę piłkarską, Jurgen Klopp był z 56 golami najlepszym strzelcem FSV Mainz w historii. Całkiem niedawno minęły 4 lata, odkąd szkoleniowcem Liverpoolu jest Jurgen Klopp. Po latach kulisy negocjacji wyjawił były piłkarz The Reds Robbie Fowler. Kilka lat temu przeprowadzałem z nim wywiad i powiedział mi, że odrzucił kilka ofert od superbogatych klubów. Jedna z nich na pewno była od Manchester United, druga prawdopodobnie od Realu Madryt. Nie przyjął ich, ponieważ nienawidził tego, jak w klubach skupiali się wyłącznie na korzyściach komercyjnych. W minionym sezonie Arsenal po raz kolejny nie zakwalifikował się do rozgrywek Champions League. Włodarzom klubu przestało się to podobać. Wielomilionowe transfery nie przynoszą wymiernych efektów. W związku z tym według The Times klub miał postawić hiszpańskiemu szkoleniowcowi ultimatum. Jeżeli Unai Emery nie awansuje w tym sezonie do Ligi Mistrzów, to pożegna się ze swoim stanowiskiem. Arsenal może na dwa sposoby awansować do tych rozgrywek. Albo poprzez Premier League lub przez wygranie Ligi Europy. Obecnie trwają eliminacyjne mecze do Mistrzostw Europy, które zostaną rozegrane na boiskach całego kontynentu. W jednym z nich doszło do fatalnego błędu Kepy Arrizabalagi w meczu dla Hiszpanów wyjazdowym, w którym mierzyli się z Norwegią. Młody bramkarz Chelsea pomylił się nieco w obliczeniach i staranował we własnym polu karnym Omara El Abdeliego, co w rezultacie zakończyło się podyktowanym rzutem karnym dla gospodarzy. Został on pewnie wykorzystany przez Joshua Kinga. Zobaczcie, jak nieodpowiedzialnie zachował się Kepa. Ostatecznie Norwegia sensacyjnie zremisowała z Hiszpanią 1-1, zachowując dalsze szanse na awans. Lionel Messi identyfikuje się z FC Barceloną, dlatego też włodarze klubu będą chcieli niedługo zaproponować Argentyńczykowi nowy kontrakt. Duma Katalonii chce, aby Leo został w Hiszpanii jak najdłużej, dlatego według Radia Cadena Ser, Bartomeu będzie chciał mu zaoferować umowę obowiązującą do 42 roku życia. Przypomnijmy. Obecna umowa wygasa 30 czerwca 2021 roku.
Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się Wam na ekranie, a my widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!